Gdybyście zajrzeli do jakiegoś nowego podręcznika do biologii, moglibyście przeczytać, że Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany, pojawił się około 2 miliony lat temu i zniknął około 100 tysięcy lat temu. Że prawdopodobnie jako pierwszy gatunek człowieka rozprzestrzenił się z Afryki do Eurazji, że korzystał z ognia, podróżował po morzach i kolonizował wyspy, a także, że występował w licznych lokalnych odmianach. Znajdowane w wielu miejscach skamieniałości od Afryki przez Europę po wschodnią Azję i zaliczane do Homo erectusa nie są zbyt jednorodne. Trafimy chociażby na czaszki mieszczące mózgi o objętości poniżej 600 cm sześciennych, czyli niewiele więcej niż u małp człekokształtnych. Ale także znajdziemy okazy dwa razy większe, czyli już w granicach rozmiarów obserwowalnych u ludzi współczesnych. Wielu badaczy uważa, że Homo erectus dał początek liniom ewolucyjnym, które doprowadziły do powstania naszego gatunku, a także Neandertalczyków czy Denisowian, czyli trzech grup ludzi dysponujących bardziej złożoną kulturą i technologią oraz większymi mózgami. Ale to nie jest jedyny kierunek, w którym mogła podążyć ewolucja Homo erectusa. Na wyspach Flores i Luzon jakieś populacje Homo erectusa prawdopodobnie uległy skarłowaceniu. Już w XXI wieku dowiedzieliśmy się bowiem o dwóch gatunkach hobbitów, czyli Homo floresiensis i Homo luzonensis. Słowo hobbit nie jest tu żadną przesadą. Mówimy o ludziach, którzy w dorosłości osiągali wzrost współczesnych pięciolatków, a w ich czaszkach mieściły się mózgi nie większe niż u szympansów. Narzuca się więc pytanie, czy w przypadku Homo erectusa powinniśmy mówić o jednym gatunku lub jednej linii ewolucyjnej, a nie o kilku oddzielnych, niepotrzebnie wrzucanych do jednego systematycznego worka przez paleoantropologów. I to jest dobre pytanie. Naukowcy zadają je sobie od dekad i dalej nie wiedzą, jak na nie odpowiedzieć. Nie spodziewajcie się więc, że z tego materiału dowiecie się, jak ujął to jeden z autorów, czy Homo erectus jest rzeczywistością biologiczną, czy historycznym przypadkiem. Ale zapraszam Was do posłuchania o tym, kiedy Homo erectus pojawił się w literaturze naukowej, kim byli jego odkrywcy i co sądzili o istotach, które one reprezentują. Wspomnę też o kilku sporach, w centrum których znalazł się Homo erectus. Od razu zaznaczę też, że to nie jedyny materiał z serii Nasi Przodkowie, w którym zajmiemy się Homo erectusem. W kolejnym skupię się na tym, co wiemy o sposobie życia tych ludzi. W 1871 roku Karol Darwin opublikował książkę o pochodzeniu człowieka. Zastosował w niej w końcu sformułowaną już wcześniej teorię doboru naturalnego i doboru płciowego do wyjaśnienia powstania rodzaju ludzkiego. Darwin pokazał dowody głównie z anatomii, embriologii i psychologii na to, że istnieje ciągłość między różnymi cechami ludzi a cechami innych zwierząt. Ta ciągłość ma świadczyć o tym, że ludzie wyewoluowali tak samo jak wszystkie inne gatunki, czyli na drodze drobnych modyfikacji występujących w ciągu wielu pokoleń. Darwin słusznie założył, że najbliżej z nami spokrewnione muszą być małpy człekokształtne, to znaczy te pozbawione ogona. A nasi odlegli przodkowie musieli swoim zachowaniem i wyglądem przypominać właśnie takie stworzenia. Teoria Darwina była przekonująca, ale był z nią pewien kłopot. Wynikało z niej, że dawno temu musiały istnieć prymitywne formy człowieka, bardziej podobne do małp niż do ludzi, z których my w końcu wyewoluowaliśmy. Za życia Darwina nikt jednak śladów takich istot nie odnalazł. Tymczasem od początku XIX wieku trwał dynamiczny rozwój paleontologii, czyli nauki zajmującej się skamieniałościami dawniej żyjących gatunków. Nie było przypadkiem, że ten rozwój nastąpił w okresie rewolucji przemysłowej, która wytworzyła ogromne zapotrzebowanie na surowce naturalne. Poszukiwanie ich napędzało przede wszystkim rozwój geologii, ale gdy naukowcy zaczęli chętniej kopać w ziemi, natrafili w niej nie tylko na interesujące skały, także na całą masę skamieniałości. Światło dzienne ujrzały m.in. szczątki ogromnych jaszczurek, które brytyjski paleontolog Richard Owen w 1841 roku nazwał dinozaurami. Co prawda jeszcze przed ukazaniem się książki o pochodzeniu człowieka
Znaleziono skamieniałości neandertalczyka, czyli wymarłej rasy bądź gatunku człowieka, odróżniających się od ludzi współczesnych. Jednak nawet neandertalczyk był zbyt ludzki z punktu widzenia ewolucji. Nie miał żadnych wyraźnie małpich cech. Neandertalczycy, którym poświęciłem kiedyś osobny materiał, nie mogli więc być, jak już wtedy zaczęto mówić, brakującym ogniwem między małpą a człowiekiem. Nie byli jakimiś małpoludami, którzy ostatecznie przekonaliby wątpiących w ewolucję. Takiego małpoluda postanowił odnaleźć holenderski lekarz i anatom Eugène Dubois. Oprócz prac Darwina, wielkie wrażenie zrobiła na nim książka Ernesta Haeckela Historia stworzenia, w której ten niemiecki biolog i rysownik spekulował na temat anatomicznych cech brakującego ogniwa. Haeckel rozróżniał między dwiema formami. Małpoludem, czyli człowiekiem przypominającym małpę, z łaciny pithecanthropus, oraz małpą o cechach ludzkich, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, małpą człowiekowatą, którą z łaciny nazywano anthropopithecus. Formą przejściową, czyli tym brakującym ogniwem, o znalezieniu którego marzył Dubois, miał być małpolud, pithecanthrop. Wyobrażenie Dubois na temat brakującego ogniwa były dość naiwne. Przez całe życie wierzył, że mogła istnieć tylko jedna taka forma, podczas gdy my dzisiaj znamy już tak wiele gatunków kopalnych hominidów, że mamy problem, by je wszystkie poukładać na drzewie ewolucyjnym, pokazując ich wzajemne pokrewieństwo. Karol Darwin słusznie twierdził, że główne etapy ewolucji człowieka musiały rozegrać się w Afryce. Dubois swoje poszukiwania chciał prowadzić jednak w Azji, m.in. ze względu na mieszkające tam gibony. Uważał, że małpolud musiał być najbardziej do nich podobny. Na wybór kierunku azjatyckiego wpłynęły jednak także kwestie praktyczne. Dubois miał bowiem problem z zebraniem funduszy na swoją ekspedycję. Od jednego z urzędników państwowych usłyszał nawet, by nie marnował sobie życia z powodu szalonych książek Darwina. A ponieważ miał na utrzymaniu żonę i córkę, pozostawała mu właściwie tylko jedna opcja. Zaciągnięcie się jako wojskowy lekarz do armii stacjonującej w Indonezji, będącej wówczas holenderską kolonią. Dubois liczył na to, że jego przełożeni przymkną oko na jego dodatkową naukową działalność. Jak sądził, największe szanse na znalezienie szczątków małpoluda będzie mieć na Sumatrze, w tamtejszych jaskiniach wyżłobionych w wapiennej skale. Dubois podczas pobytu w Indonezji zgromadził dziesiątki tysięcy skamieniałości. Po jakimś czasie dostał w końcu pieniądze na badania i mógł poświęcić się wyłącznie nauce. Ale początkowo szczęście wcale mu nie dopisywało. Wśród napotkanych okazów nie było niczego, co przypominałoby brakujące ogniwo. Przeniósł się więc z Sumatry na Jawę i w 1891 roku, niedługo po rozpoczęciu prac w miejscowości Trinil nad rzeką Solo, Dubois odnalazł wreszcie upragnionego małpoluda. Najpierw w jego ręce trafił ząb trzonowy, wyglądający na ludzki. Podobno holenderski badacz był tak podekscytowany, że wyrywał swoje zęby, żeby mieć z czym porównać znalezisko. Dalsze wykopaliska w tym samym miejscu ujawniły fragment czaszki, nieco grubszej i mniejszej niż ludzka. Po jakimś czasie w tej samej warstwie osadowej, ale kilkanaście metrów dalej, odnaleziono także dobrze zachowaną kość udową. Dubois był przekonany, że te wszystkie skamieniałości pochodzą od tego samego osobnika. Nie miał jednak pewności, czy odnalazł wymarzonego małpoluda, czy raczej jakąś małpę człowiekowatą, mniej istotną z punktu widzenia ewolucji człowieka. Nie wiedział więc, jak nazwać swoje odkrycie. Anthropopithecem czy pithecanthropem? Jedną z przesłanek przemawiających na korzyść małpoluda były cechy kości udowej. Była ona długa, prosta i podobna do ludzkiej, co sugerowało, że stworzenie to chodziło wyprostowane. Ale potrzebne były bardziej przekonujące argumenty i Dubois wpadł na pomysł, na czym swoją argumentację oprzeć. Jako pierwszy zastosował do badań ludzkich skamieniałości metodę dziedziny, którą dzisiaj znamy pod nazwą allometrii. Allometria opiera się m.in. na porównywaniu rozmiarów poszczególnych części ciał zwierząt oraz proporcji między nimi. To bardzo ścisła matematyczna metoda, która jest ważna dla biologii ewolucyjnej, ponieważ można wykazać, że spokrewnione zwierzęta posiadają podobne plany anatomiczne, a więc także zachowują podobne proporcje między różnymi częściami ciała. Dzisiaj równanie allometryczne stosuje się także do porównań procesów fizjologicznych zachodzących u różnych gatunków, czy nawet do porównań zachowania zwierząt, o czym przekonamy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Ale wróćmy do Dubois.
Holender mógł łatwo porównać rozmiar znalezionych skamieniałości do rozmiaru czaszki i kości udowej współczesnego człowieka. Brakowało mu jednak danych dotyczących małp człowiekowatych i dlatego poprosił znajomego o przysłanie z Europy czaszki szympansa. Gdy ją w końcu otrzymał, stwierdził, że jest dużo mniejsza od skamieniałości Strinil, co jego zdaniem rozstrzygało sprawę. Dubois rozumował tak. U współczesnych małp człowiekowatych widzimy pewną proporcję długości ciała do objętości mózgu. Przykładowo, szympansy liczą trochę ponad metr wzrostu i mają czaszki o pojemności z grubsza 400 cm sześciennych. Goryle mogą być nawet pół metra wyższe, a ich mózgi mają z grubsza 500 cm sześciennych. Pojemność czaszki Strinil to około 1 litra, czyli przynajmniej drugie tyle jak u typowych małp, zaś kość udowa Strinil miała rozmiary mniej więcej kości udowej samego Dubois, który mierzył około 176 cm. Gdybyśmy więc przyjęli, że skamieniałości Strinil zostawiła jakaś wyrośnięta małpa człowiekowata, to musielibyśmy uznać, że jak na małpę miała ona nieproporcjonalnie duży mózg. Z drugiej strony, gdybyśmy przyjęli, że skamieniałości Strinil pochodziły od zwyczajnego człowieka, takiego jak my, to przy około 175 cm wzrostu, na tyle sugerowałaby długość kości udowej, spodziewalibyśmy się u tego osobnika mózgu o objętości około 1400 cm sześciennych, a nie zaledwie 1000 cm sześciennych. Proporcje wykluczały więc zarówno typową małpę, jak i typowego człowieka. Musiało chodzić o coś pomiędzy, czyli właśnie o małpoluda, przepowiedzianego przez Ernesta Haeckela. Dubois do nazwy rodzajowej Pithecanthropus dodał jeszcze, zgodnie ze zwyczajem, łaciński przymiotnik erectus. I właśnie w ten sposób świat dowiedział się o małpoludzie wyprostowanym, brakującym ogniwie w ewolucji człowieka. Według niektórych współczesnych badaczy, odkrycie dokonane przez Dubois, a także zastosowane przez niego metody i sposób argumentacji, czynią z niego ojca założyciela całej paleoantropologii. Pośmiertna sława, jaka na niego spadła, kontrastuje jednak z reakcjami świata naukowego, jakich doczekał się za życia. Nie wszyscy bowiem byli zachwyceni małpoludem. Wprawdzie Haeckel był jego wielkim zwolennikiem, ale wielu innych biologów próbowało dyskredytować to odkrycie. Zarzucano Dubois m.in. to, że sam sobie stworzył Pithecanthropa z trzech różnych skamieniałości – zęba, czaszki i kości udowej, które mogły należeć nie tylko do trzech różnych osobników, ale nawet do trzech różnych gatunków małpich i ludzkich. Sam Dubois nie był też łatwym w obyciu człowiekiem. Źle przyjmował nie tylko naukową krytykę, ale nawet sugestie, że jego odkrycie nie było aż tak unikalne, jak on to sobie wyobrażał. Jednym z badaczy, którzy poszli w jego ślady, był młodszy o przeszło 40 lat Gustav von Königswald. Krótko przed II wojną światową ten niemiecki uczony rozpoczął wykopaliska w miejscowości Sangiran na Jawie, w jednym z miejsc, w których wcześniej bezskutecznie prowadził swoje prace Dubois, zanim przeniósł się do Trinil. W Sangiran Königswald miał więcej szczęścia niż Holender. Szybko znalazł m.in. dwie czaszki podobne do tej, którą opisał Dubois, i nazwał je Pithecanthropem II oraz Pithecanthropem III. Myślał, że zrobi przyjemność Dubois, ponieważ nowe okazy potwierdzały jego oryginalne odkrycie. Ale jak zareagował Holender? Wpadł we wściekłość i rozpoczął kampanię oczerniania młodszego kolegi. Dubois był już wtedy po 70 i trzeba powiedzieć, że zestarzał się znacznie gorzej niż jego odkrycie, którego znaczenie w końcu przestano podważać. W książce Myk człowiekowaty Frank Westerman pisze, że na starość już w Holandii Dubois zdziwaczał do reszty. Mieszkał już wtedy sam i jednym z jego zajęć była hodowla pomidorów, pod którymi glebę sam użyźniał własnym nawozem. Załatwiał się prosto na grządkę. Ale mniej zabawne było to, że Dubois był znany wtedy też z molestowania młodych kobiet. Przy czym na spuściźnie Dubois cieniem kładą się także lata spędzone u szczytu kariery w Indonezji. Podczas wykopalisk bezwzględnie wykorzystywał indonezyjskich więźniów, których część przypłaciła życiem przymusową pracę. W zasadzie żadnej ze skamieniałości Pithecanthropa Dubois nie wydobył z ziemi sam. Uznaje się go za ich odkrywcę, zresztą słusznie, bo to on kierował pracami i tylko on potrafił docenić znaczenie znalezisk, a potem opisał je w naukowych czasopismach. Ale to nie on brudził sobie ręki i oblewał się potem, wymachując łopatą w tropikalnym słońcu. Dlaczego o tym wszystkim mówię?
bo to dość aktualny temat. W jednym z poprzednich odcinków tej serii wspomniałem o tym, że współczesna paleantropologia zaczyna rozliczać się ze swojej niechlubnej kolonialnej przeszłości. Jak widać po historii Dubois, kolonializm i paleoantropologia są ze sobą splecione od samego zarania tej dziedziny. Wróćmy jednak do Gustawa von Königswalda. W następnych latach razem ze współpracownikami odkrywa on na jawie inne skamieniałości, które otrzymują nazwę gatunkową Meganthropus paleojavanicus. Później następcy Königswalda powiększą tę kolekcję o jeszcze inne szczątki Meganthropa. Od początku nie było jasne, czy to odkrycie zasługuje na nową nazwę gatunkową, ponieważ znalezione szczątki były dość podobne do małpoluda Dubois. Zresztą inne skamieniałości, które Königswald i jego współpracownicy najchętniej uznaliby za pitek antropa, wobec krytyki ze strony Dubois zaczęły funkcjonować w literaturze naukowej jako Homo soloensis, czyli człowiek z nad rzeki Solo. Wcześniej, w latach 20. i 30. XX wieku, kilku europejskich i chińskich paleoantropologów prowadziło pracę w jednej z jaskiń w pobliżu Pekinu, znanej jako Zhukidian, choć pewnie źle to wymawiam. Miejsce to było już znane ze skamieniałości ludzkich zębów. Dalsze wykopaliska doprowadziły do znalezienia mnóstwa fragmentów szkieletów dużej liczby osobników, którym początkowo nadano nazwę gatunkową Sinanthropus pekinensis. Mówiło się o nich także człowiek pekiński. Pod koniec życia Dubois i ku jego rozpaczy znano już więc nie jednego, ale kilku kandydatów na brakujące ogniwo. Nie tylko pitekantropa, nazwanego też człowiekiem jawajskim, ale również meganthropa i człowieka z nad rzeki Solo, odkrytych przez Königswalda, oraz sinanthropa, czyli człowieka pekińskiego. Co więcej, w pierwszej połowie XX wieku prowadzono wykopaliska w wielu miejscach, dzięki czemu świat mógł słyszeć także o innych gatunkach hominidów, o australopiteku, parantropie, gigantopiteku, to zresztą kolejny gatunek opisany przez von Königswalda, a nawet o afrikantropie, paleoantropie, euroantropie i paru innych gatunkach, których nazw dzisiaj już na szczęście nie znajdziemy w podręcznikach ani w pracach naukowych. Skąd taki wzrost populacji brakujących ogniw? Wielu badaczy po prostu tworzyło unikalne nazwy gatunkowe dla pojedynczych skamieniałości, nie interesując się zbytnio tym, jak wpisywały się one w dotychczasowy stan wiedzy, a zwłaszcza jakie pokrewieństwo łączyło je z innymi skamieniałościami. W literaturze zapanował ogromny bałagan i łatwo było o awantury, podobne do tych, które z dużym zaangażowaniem wywoływał Dubois. W połowie XX wieku człowiek spoza świadka paleoantropologów, niemiecki ornitolog Ernst Mayr, postanowił w końcu coś z tym zrobić. Mayr to zasłużona postać dla biologii. To jeden z twórców tego, co nazywamy nowoczesną syntezą, a co w praktyce polegało na pogodzeniu teorii ewolucji Darwina z teorią genetyki Grzegorza Mendla. To od Mayra pochodzi m.in. idea gatunku, zgodnie z którą należą do niego te osobniki, które mogą się swobodnie krzyżować. Poza tym Mayr dokładniej niż Darwin opisał mechanizmy powstawania gatunków pod wpływem pojawiania się różnych barier reprodukcyjnych. Z perspektywy tej serii istotne jest to, że to właśnie Mayrowi zawdzięczamy pierwszą próbę zaprowadzenia porządku w paleoantropologii, a także samą nazwę Homo erectus. W 1950 roku w jednym z artykułów Mayr przedstawił serię metodologicznych wytycznych, którymi należy się kierować, dokonując klasyfikacji ludzkich skamieniałości. A potem na podstawie tych kryteriów wyodrębnił jedynie trzy ludzkie gatunki. Po pierwsze Homo sapiens, który objął także jako podgatunek Neandertalczyków. Po drugie Homo erectusa, czyli gatunek łączący pitekantropa odkrytego przez Dubois z podobnymi skamieniałościami odkrytymi przez Königswalda albo tymi pochodzącymi z Chin. Zatem dopiero w połowie XX wieku za sprawą Ernsta Mayra pojawia się nazwa gatunkowa, będąca w użyciu do dzisiaj. Trzeci gatunek postulowany przez Mayra to Homo transvalensis, który miał objąć różne dwunożne małpy, m.in. australopiteki, ale akurat ta nazwa gatunkowa się nie przyjęła. Co istotne, przedstawione przez Mayra argumenty nie były wyłącznie porządkowe. Raczej starał się on zastosować ustalenia syntezy ewolucyjnej do badań ludzkich skamieniałości. Twierdził na przykład, że człowiek zajmuje wiele różnych nisz ekologicznych, dlatego rzadziej niż u innych zwierząt powinno dochodzić u nas do powstawania barier reprodukcyjnych, a więc także do narodzin różnych gatunków. Mayr przypuszczał, że w danym okresie na całym świecie
Prawdopodobnie występował wyłącznie jeden gatunek człowieka. Sądził też, że różnice w cechach poszczególnych skamieniałości, pochodzących z podobnego okresu, mogą częściej oddawać różnice rasowe czy geograficzne, a nie są świadectwem jakiejś bariery genetycznej, która wymagałaby postulowania istnienia różnych gatunków. Na koniec tego odcinka chcę wspomnieć jeszcze krótko o jednym ciekawym sporze, w którego centrum znalazł się Homo erectus. Mówiłem na początku, że skamieniałości, które na ogół zaliczane są do Homo erectusa, znajdowano w wielu miejscach na świecie. W Afryce takie skamieniałości odkryto m.in. w RPA i w Kenii. Niektóre z nich, mające poniżej 2 milionów lat, czasem klasyfikuje się jako Homo ergaster, czyli człowiek pracujący. Paleantropologowie kłócą się, czy warto dodawać kolejną nazwę gatunkową, ale większość zgadza się, że Homo ergaster to po prostu afrykańska odmiana Homo erectusa. Mamy też skamieniałości z miejscowości Dmisi w Gruzji, pochodzące sprzed około 1,8 miliona lat. To m.in. 5 czaszek, które zresztą mieściły mózgi różnej wielkości, od 550 do prawie 800 cm sześciennych. Co oznacza to zróżnicowanie, nie wiadomo. Najważniejsze jednak jest to, że to w ogóle najstarsze skamieniałości ludzkie z Eurazji. Stanowią więc także dowód na to, że człowiek, Homo erectus, przeszło 1,8 miliona lat temu, po raz pierwszy dotarł z Afryki na Bliski Wschód, a potem skolonizował Europę i Azję. Europejskie skamieniałości Homo erectusa to kwestia dyskusyjna. Niektórzy klasyfikują je jako osobne gatunki. Na przykład odkrywcy czaszki Ceprano 1 znalezionej we Włoszech i liczącej nieco mniej niż milion lat uznali, a jakże, że jest ona tak unikalna, że trzeba koniecznie mówić o gatunku Homo Cepranensis. Mało kto jednak używa dzisiaj tej nazwy. W hiszpańskiej wiosce Atapuerca w kilku jaskiniach znaleziono ogromne zbiory ludzkich skamieniałości. Najstarsze z nich, pochodzące z Cima del Elefante, klasyfikowane są jako Homo antecessor. Inne, trochę młodsze europejskie skamieniałości bywają na ogół uznawane bądź za Homo erectusa, bądź za Homo heidelbergensis, a czasem nawet za wcześnych neandertalczyków. Niemniej nawet badacze, którzy bronią sensu wyróżniania tych wszystkich gatunków, na ogół zgadzają się, że wywodzą się one z linii ewolucyjnej Homo erectusa. Azjatyckich skamieniałości zaliczanych do Homo erectusa jest sporo. Mówiłem o człowieku pekińskim, którego trudno jednoznacznie datować, bo wiele oryginalnych okazów zaginęło w czasie wojny japońsko-chińskiej i zachowały się tylko ich odlewy. Ale na ogół uważa się, że mają one mniej niż 700 tysięcy lat. Jest też człowiek nankiński, bardzo podobny i datowany na przeszło pół miliona lat. Ale są także takie skamieniałości, które mogą mieć nawet przeszło 1,5 miliona lat. Chińskie skamieniałości Homo erectusa też mogą się znacznie różnić rozmiarami mózgu, nawet o kilkaset centymetrów sześciennych. Są wreszcie skamieniałości z Indonezji, znalezione przez Dubois oraz von Königswalda i ich następców, czyli człowiek jawajski, Pithecanthrop oraz Homo soloensis. Ten ostatni uznawany jest zresztą za najmłodszego przedstawiciela Homo erectusa, wymarłego niewiele ponad 100 tysięcy lat temu. Ta mnogość form Homo erectusa, niektórym z nich bliżej przyjrzymy się w kolejnym filmie, doprowadziła część badaczy do postawienia w latach 80. tzw. hipotezy multiregionalnej. Głosiła ona, że wszystkie współczesne rasy człowieka pochodzą od różnych grup Homo erectusa, które ewoluowały w różnych częściach świata przez bardzo długi czas, nawet grubo ponad milion lat. Różne wersje hipotezy multiregionalnej zakładały różny poziom mieszania się genów między czterema głównymi populacjami Homo erectusa, czyli afrykańską, europejską, azjatycką i indonezyjską. Tym, co łączy te różne wersje, było odrzucenie alternatywnej hipotezy wyjścia z Afryki, wedle której gatunek Homo sapiens wyewoluował na Czarnym Lądzie, a potem, i to stosunkowo niedawno, zastąpił wszystkie archaiczne populacje mieszkające na innych kontynentach. Hipoteza multiregionalna od początku była mocno podejrzana, a ostateczny cios zadały jej badania genetyczne, które udowodniły, że wszyscy ludzie, poza rdzennymi mieszkańcami Afryki, dzielą wspólnych przodków około 70 tysięcy lat temu, czyli są potomkami populacji, która 70 tysięcy lat temu wyruszyła z Afryki i zastąpiła wszystkie ludzkie społeczności, a potem dotarła do Australii i Ameryk.
Niemniej w jednym państwie hipoteza multiregionalna przez długi czas obowiązywała w oficjalnych przekazach. Władze komunistycznych Chin używały jej do podkreślenia, że starożytni Chińczycy wywodzą się od człowieka pekińskiego, sinantropa, a zatem objęli swoją ziemię w posiadanie bardzo dawno temu, co miałoby im zapewnić jakieś szczególne prawa. Co ciekawe, państwowej propagandzie nie przeszkadzały badania prowadzone przez chińskich genetyków, które jednoznacznie dowodziły, że wszystkie współcześni Chińczycy wywodzą się genetycznie z tej samej fali migracji z Afryki, z której wywodzą się także Europejczycy. Choć w końcu okazało się, że model wyjścia z Afryki trochę się komplikuje, bo Homo sapiens, którzy dotarli do Europy i Azji, zmieszali się z tamtejszymi mieszkańcami, a nie całkiem ich zastąpili. Więcej na ten temat mówiłem w filmie o Denisowianach i populacjach widmo. Historia odkrycia Homo erectusa to zatem historia odkrycia tego, że około 1,8 miliona lat temu jakiejś grupie ludzi udało się przedostać z Afryki na Bliski Wschód i rozpocząć długoletnią kolonizację Eurazji, w czasie której mogło dojść zresztą do sporego zróżnicowania się tych archaicznych ludzkich populacji. Ile było takich fal migracyjnych w ciągu następnych 1,5 miliona lat i jak wpływały one na różnicowanie się poszczególnych populacji, tego nie wiemy. Niestety nie udało się dotąd zbadać genomu Homo erectusa, co rzuciłoby sporo światła na te kwestie. Ale same znaleziska archeologiczne mogą nam coś ciekawego powiedzieć o sposobie życia tych ludzi. I właśnie tym tematem zajmiemy się w kolejnym odcinku.